Siemanko, cześć czołem, z tej strony Merman. Cóż, gramy w Robloxa. O kurwa, Shrek! Shrek, tato! Jaki ty jesteś gruby! To nie ty, pomyliłem się, przepraszam. Gdzie ty jesteś? A właśnie, gra ze mną dzisiaj... Nobi. Nobi Alt F4. Nobi aka Alt F4. Ogólnie bardzo dobra kombinacja, wypróbujcie ją. Naprawia komputer w 100%. Alt F4, tak. Gdzie ty jesteś, Trytonie? Jak to gdzie? Wszędzie. Tutaj jesteś, Trytonie jeden. Gdzie jesteś? Chodź. No, za tobą, Tryton. Maciek? A, jesteś, chodź. Tutaj. Prowadź. Trytonie, chodź tu. Idę, bo ci z płetwy przywalę, uspokój się. Sam jesteś, Tryton. Chodzimy z kimś, nie sami, pamiętaj. Dlaczego? Chcesz zginąć jako pierwszy? Tak. No to więc cicho. Czekamy, czekaj chwilę. Zastanawiam się. Chodź tu, szybko, tu. Trytonie. A jednak wyjdę. Jesteśmy we dwóch. We trójka. Nie, bo jakaś wyszła. Baba weszła. A jakaś baba weszła. A, bo Chica wyszła. Nie, jesteśmy we dwójkę. Trudno, będzie śmiesznie, jak zwykle. Jeszcze mnie wczytuję, więc momencik. Mnie też wczytuję. Ała! Kiri Elayzon. Okej, teraz... Teraz można ten anielski orszak zaśpiewać. Ja jestem tym, jestem aniołkiem, to więc można śpiewać. Czemu ty pisze Hotel Paradise? Nie para, tam jest Paradise. Ding, ding, ding! Ding, 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 ding! Nie. Mogę wejść do ogniska? Nie mogę. Zaraz to ja wejdę w ciebie. Znalazłem jakąś cukierka. Chcesz lepę? Mam cukierka. Mam cukierka. Dobrze. Smacznego jajka. Patrz. Mam jakiegoś cukierka. Kluczek. A ja mam pieniądze. Z tobą, ja mam klucz. Nie otworzę ci, uciekał. Nie bij mnie, tato. Dnek. Bo ściągnę spodnie. Znowu. Dobra, otwieraj te drzwi, śmierdzielu, jaj sobie nie rób. Czekaj, bo muszę te dźwięki muszę włączyć. Ja pierdzieleś, przestraszyłem. Okej, okay, gdzie jesteś? A to się stało. W ogóle wychyla taki kurwa zboczenie za rogu. I ty. Ja się boję, tato, nie bij. Mój cukier. Dawaj cukierki. Już mamy zaraz tutaj? Ty susza. Chować się? Czekaj chwilę. Nie wiem. Chyba źle dosłyszałem. Nie, gdzie jesteś? Tylko. W pokoju. Ja mam gdzieś stronę. Cyk, cyk. Dzięki cukierkom jestem szybszy. No, dawaj cukierka. Ja chcę cukierka. Nie możesz, bo już zjadłem. Pokazuje mi, że mam 6 cukierków. No jak? A ja tutaj nie mam żadnego, bo zjadam je na bieżąco. No, zjedzonych. Masz tam wrogu. A to zła strona, dobra, w drugą stronę muszę iść. No, a masz kluczy? Nein. I mam fajny pokój, w którym kompletnie nic nie ma. Tu może coś jest. Mam!
Doszłem pod łóżko. Ty chyba urosłem od tego cukierka. Pokaż. Chodzę, idę tam do ciebie. Gdzieś jedna mam cukierek. Mam cukierka, tato. Tato, daj mi cukierka. Jak ten cukierka? Tu nie można skakać? No nie można, to już sobie nigdy nie. Gra. Open the door! Aha, nie mam kluczyka. Aha, myślałem, że ty masz. Ja właśnie nie mam, ja się siły pytałem. Ja teraz bym się wystraszył, jakbym miał jakiś potwór wyszedł z szafy. A to nie idzie srasz czasem? Chyba idzie. Słuchałeś się? Tak. Nie ma. No to puka. Nie wiem. Co znalazłeś? Cukierka. Mam klucz. Szybko, chodź. Ja ci powiem tak, ja jako pierwszy odpadnę. Czemu? Ja tu już czuję w żyłach. O Jezu, jak głośno! Ała, moje uszka. Tu szaf nie ma. I teraz nam wyskakuje ten syki jakiś. Są dwie szafy? Co? Techuś? Zjadłem cukierka i wybuchłem. To papa. To poobserwuję ciebie. Jak sobie radzisz pięknie. I sprawdzę, czy nagrywa się jak trzeba. Nagrywa, nagrywa. I głośność i wszystko. Okej, to teraz ja nagrywam odcinek, tak? Tak. Robisz mi content. Okej. Ale leżę jak na zestrady, jak taki nawalony bujek. W sumie standardowo. Tato. Ja jestem to... twoim tatem, jestem twoim wujkiem, śmierdzielu. Co to za drzwi? Tu byliśmy? Tam. Tak. Cofasz się. Gdzie tu się idzie? W ogóle wlazłem, zjadłem cukierka i umarłem. Nie, w drugą stronę idziesz. Cofasz się, teraz. Dobrze idziesz. Tak? Tak. No to wlazłem tu! Cicho. Idzie coś? Nie, nie słyszę nic. Szafkę masz tutaj, obok siebie. I pieniążki. Jest taki problem, że nie... O, cukierek! Nie jedz ich! O, zjadłeś cukierek mądłości! Kręć mi się w głowie! Będę żygał? A to, gdzie jesteś? Chowaj się, Sik! Idzie, idzie! Powiem ci, jak pójdzie. Już? Nie. Coś mi na ryj wyskoczyło wcześniej. Wyjdź z szafy. Ognuj jeszcze nie idzie. Jakaś postać trolla mi wyskoczyła na ryj. Coś cię strollowało chyba. Ale dziwne, światło zamigotało, a nic się nie stało. Co nie? Pieniądze! Pieniądze na stole! Nie mam pieniędzy, ja się boję, ja chcę przeżyć. Nie chcesz przeżyć, też pieniądze. Bo co za życie bez pieniędzy? Bieda! Okej, czekam na ciebie, chcę umrzeć. Nie no, idź. Próbuj dalej. Ja się boję. To się boi. Od kiedy? Jakiś fajny cynamonowy. No to był cynamon. A w ogóle Kendall zjadłem cukierka. A są gdzieś podpisane czy coś? No ja teraz... O, jakiś cukierek fajny.
Co? Duplication. Ktoś podwoił, tylko nie wiem co. Myślałem, że się podwoiłem. Powiem ci tak, dojdę do 12 drzwi i umrę. Czemu? Nie wiem. Nie wiem. Gron to dobra argumentacja. Czemu? Nie wiem. Nie wiem. Choć się domyślam. Ktoś puka? Coś idzie? Ktoś puka. Tu szafy są. Gdzie? Ja pierdzieś, przestraszyłem dźwięku. Nie no, nic nie ma. Ja myślałem, że... Oho! Leci! Straż biegnie! Zaraz będzie moment, nie wychodź! Mogę? Poszedł. Mogę? E, psyta masz gdzieś. Psyta masz. Co to jest? Ten to mordę, że jak na niego patrzysz. Patrz szybko. Gdzie on jest? Nie wiem, ja go nie widzę, tylko ty go widzisz. Nie widzę. Nie widzę go. No to może go nie ma, może zniknął już. Właśnie go spojrzałeś. Coś się świeci. Jak światła nie ma. Jak psu jajca. Nie chcę zdechnąć. Eju. Nie chcesz. Tu masz. Idź ja na dół. Nie... Na dół idź. Biegniesz w złą stronę. Co to za dźwięki? Ci mi na rękę spadną. Przestań pukać, sąsiedne złodzieju. Gdzie to się? Gdzie to? Ogólnie w takich pomieszczeniach powinna leżeć latarka gdzieś. Gdzie? Nie, nie ma latarki, mówię, że powinna leżeć, ale jej nie ma. Niestety. Nie, ja myślałem, że zginę od tego cukierka. A ciekawe, to był pyszny cukierek. W ogóle revive tu jest napisane tak cudownie, revive. Nie, ja się zaraz zestraszyłem. Oj tam nie straj żarem, to grozi pożarem. Gdzie się idzie? Gdzie się tu idzie? Gdzie tu się idzie? Ktoś wesoły się odzywa. Ktoś śpiewa. Chowam się, chowam się. Wiesz, jakby za długo w szafie, to też coś ci zaśpiewa do łóżka miłe rzeczy? Tu? Nie wiem. Mogę umrzeć? A jak będę się dał, to będzie fajnie? Nie, bo głuchnę, wtedy zginiesz. Ja nie wiem, gdzie idę. No niestety. A ty widzisz coś? Głównie ciemność i twoje plecy. Ty idź, a nie się wydurniasz. No, ja nie widzę. Jeśli mnie zaraz zgładzi, to będzie fajnie. Że będę miał partnera. Coś mi przytknęło do łóżka. A ty grałeś wcześniej w Dorcy, czy nie w ogóle? Nie. Aha, to twój pierwszy raz! Co tu? Nie, 12. Gdzie tu się idzie? To jest laczka. Nie wiem, nie wiem. Biegnij gdziekolwiek przed siebie, w końcu gdzieś trafisz. Tu nic nie ma. Tu byłem. Tu jest tylko szafa. Ten czarnik mnie tak wystraszył.
To cię straszył? Ten tarnuch taki jakby taki z oczkami białymi. A, wiem. O, to jest Sik. Morda On się rozszerzona. na ciebie syczy, na jego społeczności drze i znika. I cię zabije. Ja ci powiem tak. Jest możliwość, że nie dojdę nawet do najlepszego pokoju. To ja ci powiem. Do tego, gdzie ty byłeś. W Panie i jednym panowie, odcinku. powiem wam tak. Cóż, mamy tutaj wspaniały pokaz ludzkiej bezradności i strachu. Dobra, wyjdź do lobby. Jezu. Jaki pety? Czemu ten wszystko mogę ściszyć, a ten deszcz jest tak głośny? Nie. Czekaj, to za blubluksy? A gdzie można kupić coś za monety growe? Bo widzę, że mam i cukierki. Krzysiek, jak masz coś do sprzedania? Czemu jestem nagle łysy? Co się stało? Gdzie jesteś? Nagle wyłysiałem. Rytm, jesteś łysy. Ale ja mam stres. Czemu? 13 pokoi ja mam zrobionych. A ja mam 16 chyba. A nie, candy mam. Dobra, gdzie chłopie, wchodzimy? Zaraz. A, wiem, gdzie się kupuje rzeczy. No nie. Jednak nie wiem. Czekaj, najpierw trzeba opanować lobby. Ja też głosiałem. To jest, kto nam wygoli? Czekaj, idziemy gdzieś, gdzie możemy. Tu! Timerman, Tryton! Tu, ej, nie. Tryton! Tu! We czwórkę. Teraz się nie będę tak bał. A, dlatego chcesz więcej niż 3-2 osoby. Bo się cykasz! Ty gagatku! Łatwo ci to mówić, jak pierwszy raz grasz w Dorsy, no! Wiem, ale jestem złośliwym człowiekiem. Mam z tego bekę po prostu, wiesz? Teraz leję wodę. Ała! Jezu Chryste, ten dźwięk! Ta gra ma tak zepsuty dźwięk. Cukierko, idę zjeść cukierka. Cukierek, gdzie cukierek? Gdzie cukierka? Co chcę? Zjadł cukierka i umarł? Gdzie jesteście? O kur... Ich oczy mnie zaatakowały. I to zabiły cię? Nie, chciał mnie zabić, ale mnie zabiły, nie znaczy. Widzę kluczy, gdzie są. To podnoś. Ścianę widać. Są schowane w szufladzie, jak ktoś tego nie zauważył. O Jezu, co się stało? Rusza ci się w głowie? Nagle się chyba zakręciło. Czekaj, chodź. Ale ja miałem klucz. Nie zjadłem żadnego cukierka, może to dobrze. A to ten cukierka, który zrobił mi krzywdę, więc nie fajnie. O, ktoś umarł. Ta jakaś ruda, baba. A ja jestem w jakiejś piwnicy. Jakąś ja kobietą. Gdzie nie jesteśmy? Pierwszy raz. Przecież pierwszy raz grasz, to nic dziwnego. Ty byłeś tu? Nie, no co ty? No to już nie w te drzwi. Czekaj. Logicznie mi się zastanów, Norman. Nie wiem, idę do labiryntu szukać wyjścia.
Na ciebie logika nie działa przecież, zapomniałem. Fikio! Na mnie działa głównie działanie. Znalazłem wyjście! Gdzie? Merman! Tu! Ty, tu jest jakaś klapa. Właśnie się przewentowałem. Ja też jestem. Weź mi, nie strasz. Ty odpaliłeś to? Tak. To chodź! Przewentowałem się jak idealny Among Us. Among Us! I tu powinno się otworzyć na to te... Tak. Nie, teraz jest taka... Ja już nie Też jem cukierków, pierdzielę tą zabawę. Ale na szczęście jesteśmy z jakąś babką i nie umrzesz mi tak jak wcześniej. Nie kuś mnie. Nie, to mój cukierek. Gdzie? Dopiero właśnie rozwaliła światło. Idę za jakimś cieniem. Gdzie jestem? Ty, Merman, tu! Czekaj, zbieram pieniądze. O, No, widzę ktoś idzie. światło! Nie wiem, gdzie jesteśmy. Myślałem, że umarłam na szafce. Myślałem, że umarłem na szafce. Dobrze, nie w szafce. Mi wydawało się, że ona umarła na szafce, ta babka. Co się stało? Nie wiem, biegnę za nią, bo jest ciemno. Ktoś mi syknęła Szaf do nie łóżka. ma! Jak mi ugryzło. Pękało światło przed chwilą. Ale nic nie idzie. Idzie i coś mnie atakuje. No i... Ale przecież Zabiję. odszedł! Co to było za opóźnienie? Zdechłeś? Tak. Babo, tylko nie zdechnij, bo cię zabiję. Jak ona zdechnie, to sama się zabije, wiesz, bez twojej pomocy. Powiedziałem, że się ja zabiję sam. Jak ona zdechnie. Dzięki, że pomagasz. Jak grałeś pierwszy raz w Dorsie, to przypominam, zdechłeś i się przestraszyłeś. No i co? I krzyczałeś brzydkie słowa, nieładnie tak. A ja zawsze krzyczę brzydkie słowa. To nic nowego. Nie wiem, gdzie iść. Gdzie ona jest? Który Elaidon, ta gra jest tak niesamowicie głośna, to tak drażni. Ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Jakby fajnie, Idź za nią, tylko nie żebyś wiem. widział. Tylko ja nie wiem, ona jest w 5 pokojach przede mną. No. Gdzie ona jest? Nie wiem, wali jakiś speedrun, ale jest w ogóle, w którym jest światło, więc nie wiem. Oho, rasz! Fajnie. W ogóle z dupska przyszedł totalnie. On hello, it's you. Nie wiem, czy cię mówimy, żeby nie miała aparat na ciebie. Jezu, nie znoszę tej muzyki, zabija mnie ona, to jak ona jest głośna, niesamowicie. No ja chciałem ci rzucać, to jakie wolne. Kończymy? W sumie możemy, bo i tak będą dwa odcinki. I podzielisz, tak? Tak, podzielę na dwa, bo wyszło... Albo nie, będzie jeden, bo 25 minut, dobra. Tak czy siak. Dzięki, że Dobrze. Byliście. Dzięki, że jesteście. Dzięki za to, że jesteście. Grał z wami Merman. Siemanko, cześć, no i pa, pa. A! Muszę na stanku. Co? Pa! Nic, nic.